Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił do tłumów: z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie. Sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie tak, że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo Pańskie. Ktoś, kto słyszy dzisiejszy fragment Ewangelii, może poczuć się dotknięty przez Pana Jezusa tak troszeczkę niezbyt mile, dlatego że Pan Jezus jakby stosował podwójną naukę. A więc osobno mówił do tych, można powiedzieć, do tłumu, a tutaj jest zapisany święty Marek. Przypominam, że to święty Marek spisywał to, co mu mówił święty Piotr. Zapisał: osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Wygląda na to, że ta katecheza, którą Pan Jezus głosił do całego ludu, tłumu, była troszeczkę inna od tej katechezy, którą prowadził, można powiedzieć, wewnątrz swojej wspólnoty, można powiedzieć, pierwszego seminarium duchownego. Na czym ta różnica polegała? Wydaje mi się, że przede wszystkim na tym, że jeżeli ktoś chce iść razem z Jezusem i chce należeć do Jego wspólnoty, to musi się liczyć z tym, że Pan Jezus będzie go zawsze zapraszał ciągle wyżej, wyżej i więcej. I oczywiście jest wiele, i zresztą popatrzmy teraz nawet na Kościół, na wspólnotę, już żeby nie szukać po całym świecie, powiedzmy sobie na wspólnotę w Polsce. Jest wielu ludzi takich, którzy przyznają się: tak, jestem ochrzczona, ochrzczony, jestem, prawda, wierzący, czasami mówią. Ale jeśli się popatrzy na konkretne działania, no to tam z wiarą to nie ma nic wspólnego. I czasami bywa tak, że wielu ludzi chodzi na obrzeżach. Można powiedzieć, Pan Jezus mówi przy powieściach, czyli stara się, jakbyśmy powiedzieli, tak bardzo po ziemsku wytłumaczyć pewne rzeczy, ale zawsze Pan Jezus będzie zapraszał do takiej wspólnoty, gdzie będzie objaśniał wszystko. Nie wiem, czy macie taką wolę, ale wiem, chociażby nawet po młodzieży, która w tej chwili bardzo, można powiedzieć, ostro i, można powiedzieć, systematycznie odrzuca katechezę, że oni nie chcą takiego zaproszenia przez Pana Jezusa. Bo czasami niektórzy mówią, że ten nauczyciel zły, a ta nauczycielka jest zła. Tylko że nigdy, ja przynajmniej nigdy nie rezygnowałem z matematyki, mimo że tych nauczycieli, powiedzmy sobie, miałem różnych. Tak samo i jeżeli ktoś mówi, że nauczyciel mi przeszkadza, no to pytam bardzo prosto. No to czytasz sam osobiście Pismo Święte? Starasz się książkę jakoś wysłuchać, czy jakąś konferencję dobrą na YouTubie? No nie. Bo dobrze mi jest, jak się to mówi, być na obrzeżach. Czyli broń Boże, nie wyjść do środka. Bo to jest właśnie tak, że bardzo wielu ludzi ogląda wspólnotę, tak jak mówię, nawet są ochrzczeni. Mało tego, byli u pierwszej komunii świętej. Nawet przyjęli sakrament małżeństwa. I gdzieś wolą chodzić jednak gdzieś daleko. I oczywiście, czy to jest źle?
Nie do mnie oczywiście należy ocena, chwała Bogu, i Pan Bóg będzie sądził takie czyny. Natomiast wiem, że jeżeli człowiek chce coś uczynić pięknego i dobrego, powinien być zjednoczony z Panem Jezusem. Najidealniej, i widać to, czuć także w swoim sercu, przebiega to przez sakrament pokuty i sakrament Eucharystii. Najidealniej. Bo wtedy masz stuprocentową pewność, że Pan Jezus, zaprosiłeś Pana Jezusa do swojego serca. Ale to jeszcze nie wszystko. Bo wiadomo, że tym jest embaraz, żeby dwoje chciało naraz. Czyli żebym i ja również w swoim czynie wyrażał to, co stało się w komunii z Panem Jezusem. Czyli jeżeli Pan Jezus mnie zaprasza poprzez moje sumienie, wybacz temu, który ci zajechał drogę, i zamiast cholerować na niego, to zrób jednak krótki rachunek sumienia, czy ty czasem też nie robiłeś tego? Jeśli człowiek będzie poprzez rachunek sumienia, systematyczną pracę, współpracę z łaską święcającą, podejmował coś takiego, to jest wielka szansa, że staniemy się świętymi i błogosławionymi. No właśnie. No ale kto chce być świętym i błogosławionym? No może kardynał Wyszyński, może święty Jan Paweł II, może święty brat Albert Chmielowski, może oni tak. Ale czy ja? I myślę, że to jest ciągle takie pytanie, czy ja mogę? Otóż chcę na podstawie dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego powiedzieć tak. I ja, i ty, każdy z nas może być święty. Dlaczego? Bo Bóg zasiał w nas dar wiary, nadziei i miłości. Bóg zasiał w nas miłość Bożą. To Bóg zasiał. To nie mama i tata. Bóg zasiał w nas dobro. I oczywiście możemy przez swoje życie zrobić wszystko, żeby to wyrzucić ze swojego serca, i wielu ludzi tak robi. Nieważne, zostawmy. Ale nas interesuje to, czy ja chcę. Pan Jezus ciągle zadaje to pytanie, czy chcesz i co ty chcesz? Chcesz chodzić po obrzeżu Kościoła? Czy Pan Jezus cię zmusi do tego, żebyś był do środka i żebyś wszedł w taką piękną relację? Nie zmusi cię. I Bogu dzięki. Dlaczego? Bo gdyby mnie zmusił, to by nie było mowy o miłości. Ale dlatego, że mnie nie zmusza, a zaprasza, dlatego ja mam wielką szansę wejść w sferę miłości. A pamiętajcie, tam, gdzie jest przymus, nigdy nie będzie miłości. To dlatego między innymi sakrament małżeństwa, który jest z przymusu, jest nieważny od samego początku. Bo to jest dar z sakramentu małżeństwa. Sakramentu miłości nadprzyrodzonej. A zatem, co zrobić? Przede wszystkim, tak jak byśmy powiedzieli za wieszczem wyspiańskim, żeby oni chcieli chcieć. I dobrze by było, gdyby się nam zawsze chciało chcieć. I myślę, że między innymi przychodzimy, staramy się przynajmniej przyjść co niedzielę na mszę świętą, żeby się podnieść. Żeby jednak nam się znowu zachciało. Bo pamiętajmy o tym, że to ziarno, może inaczej, ta gleba w naszym sercu nigdy nie zostanie nam zabrana. To ziarno, które Pan Jezus rzuca w moje, twoje serce, nigdy nie zostanie wyciągnięte. A nie zawaliłeś, proszę bardzo, wybiorę ci. Nie, nigdy. Ciągle Pan Jezus tylko będzie patrzył z miłością na moje serce i będzie czekał. Diabeł się wcale nie przejmuje. On ci będzie robił wszystko, żeby ci tam chwastów nasiać, żebyś w ogóle nie zobaczyła, nie zobaczył. Broń Boże, żebyś nie zobaczył miłości. Broń Boże. A Pan Jezus będzie czekał. I to jest dowód właśnie na to, że Bóg jest miłością. Bo On mnie nigdy nie do niczego nie będzie zmuszał. Czasami ksiądz czasami zmusi, no czasami. Nie jest to dobre. Ale pamiętajmy, że Pan Jezus nigdy. Owszem, czasami ktoś by mógł powiedzieć tak, no moja mama i mój tata też do pewnych rzeczy mnie zmuszali. Ale dzisiaj wiem, że motywacją była miłość. Tak, Bóg posługiwał się takim narzędziem.
Dziękuję Panu Bogu za takie narzędzie. Czasami jak ktoś Ci powie, nawróć się, zbliż się do Pana Jezusa, odrzuć grzech, to nie traktuj tego jako przymus, tylko potraktuj to jako wezwanie od strony Pana Jezusa: kocham Cię i zależy mi na Tobie. Nigdy Ci nie powiem, rób sobie co chcesz. Nigdy Ci tak nie powiem. Zawsze Ci powiem z miłością, przyjdź do mnie. I tak Pan Jezus ciągle będzie wołał. Bo na to przyszedłem. Oddałem życie za Ciebie i więcej już nic nie mogę dać. Dlaczego z serca Pana Jezusa wylała się krew i woda? Te ostatnie krople. Dlaczego? Tak jak mówią naukowcy na podstawie całunu turyńskiego, tam już nic nie było, tam już nie było krwi, dlatego też wyleciała woda, bo już nie było krwi. Już nic więcej Pan Jezus nie może dać. Dał życie i koniec. Nic nie może dać więcej. A ja mogę Go odrzucić? Tak? Mogę. I to jest ta przerażająca perspektywa, którą czasami, jak się człowiek zastanowi, to naprawdę dobrze jest od czasu do czasu wtedy przyjść do Pana Jezusa i powiedzieć: Panie Jezu, miłości moja, zrób wszystko, aby mnie odrzucił Twojej miłości.